Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj sobie zagramy w tajemniczą gierkę i to w dodatku na 8-bitowcu. Tak, Supercell postanowił, że wprowadzi do gry ukrytą minigierkę, którą możemy uruchomić, kiedy kilka razy klikniemy na 8-bitowca. Gra graficznie oparta jest na 8 bitach, więc jest to naprawdę prosta gierka. W sumie mogę nawet powiedzieć, że to jest platformowa, składa się z 3 lub 4 poziomów i postaramy się dzisiaj je wszystkie przejść. Także moi kochani, na samym początku proponuję strzelić łapeczkę w górę. Jest jakiś kontencik, jest o czym nagrywać. Ostatnio w Brawl Stars naprawdę mało się dzieje. Ja mega ubolewam, jeżeli też ubolewacie, no to zostawcie łapeczkę w górę. A ja postaram się znaleźć jakiś ciekawy content, żeby ten Brawl Stars na polskim YouTubie stał się jeszcze bardziej ciekawszy. A teraz moi drodzy, ja w co odcinek polecam 3 krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja oczywiście wszystkim wspierającym mega serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że kodzik Farel w sklepie Brawl Stars resetuje się co tydzień. Jeżeli też chciałbyś być na moim odcinku, no to nagraj, jeżeli coś kupujesz w sklepie Brawl Stars z moim kodem i podeślij mi na maila. Mail oczywiście jest w opisie. Oczywiście chciałem was zaprosić też na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Jest to mój sklepik, ta jest moją koszulką generalnie ulubioną, z taką fajną gwiazdą na plecach. Na stronie to dokładnie wszystko widać, więc zapraszam serdecznie, są już wszystkie dostępne rozmiary. Aby uruchomić tajemniczą gierkę, moi drodzy, potrzebujemy mieć 8-bitowca, ponieważ cała rozgrywka rozgrywa się wewnątrz tego zadymiarza. Mamy tutaj 8-bitowca i po prostu musimy kilka razy kliknąć na niego. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i teraz, moi drodzy, jest 0 i powinno nas przenieść. Tak, teraz przenosi nas do przeglądarki w telefonie. O, włączył się full screen, super. Także moi kochani, Project Laser, tak się nazywa gierka. Pierwszy poziom polega na tym, że musimy naszego 8-bitowca jakby bezpiecznie zaprowadzić do domu, lecąc jakimś, to jest jakaś ciężarówka kosmiczna, coś takiego. Ma generalnie działko u góry. Po prawej sobie strzelamy, musimy uważać na te meteoryty, które na nas lecą. Powiem wam tak, dosyć płynnie się nawet tym steruje, aczkolwiek... Aj, bardzo mocno się cofa. Do przodu szybko lecimy, ale do tyłu już jest o wiele, wiele trudniej. Mamy jakieś większe statki, które musimy albo ominąć, albo po prostu zlikwidować. Co to jest za gwiazdka? Weźmiemy tą gwiazdkę i... Aha, ta gwiazdka pozwala nam... raczej upgrade'uje naszą broń. Teraz strzelam z 2-4. Z pięcioma pociskami strzelam, więc jeżeli podlecę blisko do jakiegoś oponenta, to mogę go pewnie na hita ściągnąć. Tak jest, ściągam. Ała, ała, ała! Jakaś czarna dziura mnie wciągnęła. Nie no, musimy zagrać jeszcze raz. O kurcze, tego powiem wam, że się nie spodziewałem, że ta czarna dziura mnie wciągnie. Dobra, czyli musimy uważać na asteroidy, wyjaśniać oponentów, no i uważać na czarne dziury, no dobra. I zbierać gwiazdki, okej. Dajcie znać w komentarzu, czy już udało wam się przejść tą gierkę. Ja jeszcze jej niestety nie przeszedłem, ale chcę ją na dzisiejszym odcinku przejść w 100%. Dobra, mamy dwóch chłopów, którzy strzelają, okej. Bomba, dostał, o Jezuniu, dostał. Ale się ciężko tym steruję, mam tylko 2 HP. Nie no, raczej nie dolecę. Raczej już nie dolecę, już mi się wydaje, że to będzie koniec Farela w tej próbie. Nie wiem, kto siedzi w tych samolotach. Mamy jakiegoś kapitana psa, tak? Tutaj mamy kolejną gwiazdkę i... OMG! Czy wy to widzicie? Teraz strzelam sobie po prostu rakietami Broka. To jest broń Broka z letniego... Letni Brok? Jakoś tak to się nazywa. Ten skin. Kozacko. To jest taki quattro launcher z Fortnite'a. 4 rakietami teraz walę. Nie zbieram innych gwiazdek, bo mi się wydaje... Ej, jest jakiś portal! Wylatuję w niego! Wessało mnie. Obym przeżył. Tak! Tak, tak, tak! O to chodziło, musieliśmy wlecieć w ten portal, dobra. Okej, okay, o co tu chodzi? 8-bitowiec po chińsku, co oni nie przetłumaczyli na polski? Czy to jest tak specjalnie? Nie, to jest tak specjalnie, to jest taka chińska gierka, rozumiecie? O nie, deskę złamał z pięści, czok! A, no właśnie, w ogóle łapkę zostaw, chłopie, jak jeszcze nie zostawiłeś, no bo źle to wygląda pod tym filmem, to musi być 30 tysięcy. Dobra, w tle mamy jakąś ośmiornicę, która pije drinka i...
i kąpię się w basenie koło wielkiego rożka z lodu. To jest rożek lodowy, chyba tak, czekoladowy. I stoi w tle jakaś walizka. Mi się wydaje, że ośmiornica przyjechała na wakacje. Nie wiem, kto wymyślał tą fabułę, nie chcę wiedzieć, ale prawdopodobnie... no, Chińczycy, nie? Chińczycy mają takie fantazje. Okej. Okay. Pierwszy poziom drugiego stage'a przeszliśmy. Teraz mamy w tle rozłączony przedłużacz przegryzionym kablem. Z tyłu stoi jakaś rakieta, raczej stacja nadawcza. I w tle jest jeszcze co? To jest automat do gum i strzela do mnie ślimak z włosami Colta, tak? Z jakichś chińskich znaczków i wali do mnie barley z drinków. No dobra, dobra, to jest pogmatwane. A to są Rose, tak? To są ślimaki Rose. No dobra, nie chcę, ja pierdziu, nie chcę troszeczkę się wdawać w to szczegóły tej fabuły, ale... To jest chore, to jest po prostu chore, nie wiem kto to wymyślił, no to... No to wiecie, ja bym tego na przykład nie wymyślił, że jeszcze się otwierają jakieś drzwi na niebie i później lecą na mnie rakiety na spadochronie. XD po prostu. Tutaj co mamy? Jakieś rozdroża. Coś wygląda to mi na jakąś planetę opuszczoną z jakąś pustynią. Latają w powietrzu drony z kamerą. I co? I leży jeszcze głowa bawoła, tak? No okej, czyli taki zbajerowany, bardziej dziki zachód? Co to ma być? Nie wiem, ale no... Tak jak mówię, no tutaj ktoś miał mega mocną i bujną fantazję. Ale zabijam sobie normalnie ślimaki w postaci Colta. Czy będzie jeszcze jakiś ślimak na przykład w postaci, nie wiem, El Primo? Zaskoczcie mnie, mordeczki. Dobra, chyba udało mi się przejść poziom. I co? Aha! Wskoczyłem w tą truciznę! Żyję? Tak! Ładuje się. Mój ośmiobitowiec się ładuje. Mi się wydaje, że ten ośmiobitowiec to jest jeszcze w ogóle wytwór Elon Muska, wiecie, z Tesli. Tak mi się wydaje. Dobra, o Boziu! Ośmiobitowiec uciekł z płyty głównej, gościu. I na tej teraz chmurze nuklearnej stoi i celebruje swoje zwycięstwo. Brawo. Dump old game. Where I go again. Głupi ból. Dobra. Okej, okay, tutaj mamy bardzo fajny stage podobny do... Okej, okay, Mario Brosa, tak? Zabiłem przed chwilą Leona, teraz zabiłem, o ile się nie mylę, Brocka. Aha, dobra, dobra. Którym się skacze? Try again? A, tym się skacze, ja strzelanie wciskałem, no dobra. Teraz zabijam B, ale cudowna B. I zabiłem Max, dobra, Max co prawda nie była taka szybka jak jest w Brawl Stars. Ile razy mogę podskoczyć? Czekajcie, raz, dwa, trzy. Okej, okay, trzy razy mogę podskoczyć, więc... W Mario Bros. Tyle razy nie mogłem podskoczyć, ale tutaj na przykład już mogę, więc... ta gierka jest lepsza! No ale wiadomo, mamy XXI wiek, a Mario Bros... Kurde, w sumie nie wiem, w którym wieku został wyprodukowany! Brok! Zabij! Leon, do góry! Do góry! Okej, okay, myślałem, że spadnę na ziemię, tu jest kto? Wow! Serge! Serge'a jeszcze nie widziałem, on do mnie wali z jakichś pocisków! Tutaj zawsze chyba się dostanie od niego bombę. On jest tutaj nie do przejścia po prostu, tu jest Gale. Max, Brock, automat, hop, dobra, jest dobrze, hop, Leon, zniszczony, B zniszczona, lecę, nie patrzę, moi kochani, lećmy teraz może górą sobie, no spokojnie, hyc, Gale rozwalony, do góry, nie ma przeszkód, do góry, nie ma przeszkód, ciak, nie, nie bij mnie, przeskoczyłem, ja dziękuję. Lecę dalej. Hop. Nice. Rozwalam automat pierwszy, drugi. Leon wyjaśniony. Czy jest meta? Hop, hop. Dobra. Odpoczynek. Automat. B. Znaczy nie, Max. Odpoczynek, automat. Rozwalamy. Nie, serce, jedno serduszko. Dobra, mam dalej jedno serduszko, czyli mogę dostać gdzieś trzy bomby na serduszki, uwaga. Wskakujemy. Wow, co jest? Ukryty stage, widzieliście to? Wow! Ja dziękuję, dobra. I co mam tutaj teraz zrobić? Aha, podskakuje. On robi to samo, strzelę. Dostał. Trafiłem, czekajcie. Trafiłem w jakiś kabel, dostał. Ha! Ła! Czyli on mi też oddaje go. Aha, ja mogę w ten sposób zginąć, tak? To jest taki boss. Dobra, trafiłem w kabel. Chyba muszę celować w ten kabel, co jest z tyłu przy drzwiach.
Jest! Udało się! Drzwi otwarte! Tak jest, moi kochani, udało się uciec, raczej przejść grę na 8-bitowcu. Ja to jestem jednak kozakiem w te gierki, kurczę, 8-bitowe. Woo, moi drodzy, udało mi się przejść tą zbajerowaną gierkę i powiem wam tak. Przygoda bardzo fajna. Udało nam się odkryć wszystkie tajemnicze poziomy w tej gierce. Aczkolwiek wolałbym jakąś już aktualizację nowego zadymiarza, nowe gadżety. W sumie gadżety co jakiś czas wychodzą, no ale nie są wcale aż takie super, żeby o tym nagrać odcinek. Moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was na pixyshop.pl po przekozackie koszulki, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!